panią Elżbietę Krasowską ze Stowarzyszenia Kocha po Lesie. A stowarzyszenie powstało we wrześniu 2020 roku i skupia grupę mieszkańców i sympatyków regionu aktywnych na rzecz ochrony i promocji walorów przyrodniczych i kulturowych Polesia Lubelskiego. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie i chciałam powiedzieć, że jest to dla mnie niezwykle ważne, że ta debata w ogóle ma miejsce, że Krzysztof, Towarzystwo dla Natury i Człowieka zdecydowali się podjąć tak istotny temat, bo rzeczywiście to, czego nam tutaj szalenie brakuje i to, czego podkreślamy i wszyscy dotychczas też przemawiający, informujący Państwa o różnych tutaj aspektach wagi Polesia podkreślali, nie ma tak naprawdę dyskusji publicznej, nie ma takiego oddolnego głosu. W związku z tym wraz z grupą mieszkańców kilka lat temu już myśleliśmy o tym, żeby co tu zrobić, żeby nasz głos jednak był słyszalny i żeby ktoś w ogóle zechciał podjąć z nami jakąkolwiek rozmowę i dyskusję. Zdecydowaliśmy się w zeszłym roku założyć jednak stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie zwyczajne, które nazywa się Kocham po Lesie. Tutaj jestem w stroju organizacyjnym. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz promocji walorów przyrodniczych i kulturowych oraz ochrony Polesia Lubelskiego. Jak już wiemy wszyscy, jest to absolutnie wyjątkowy i unikatowy obszar mokradeł i torfowisk, objęty szeregiem form ochrony przyrody, w tym najwyższą przewidzianą polskim prawem, czyli Parkiem Narodowym. Poleski Park Narodowy to jeden z zaledwie trzech w Polsce parków o charakterze wodno-torfowiskowym. Przetrwały w nim w nienaruszonej przez człowieka formie torfowiska niskie, stanowiące siedliska cennych gatunków zwierząt i roślin. Jako mieszkańcy i sympatycy tego niezwykłego miejsca nie zgadzamy się na jego niszczenie działalnością górniczą, rabunkowym wydobyciem torfu, nieprzemyślanymi melioracjami, utopijnymi planami budowy drogi wodnej E40 od Bałtyku do Morza Czarnego. Już od kilku lat sprzeciwiamy się planom budowy kopalni spółki Balamara pod Poleskim Parkiem Narodowym, a właśnie tak jak przed chwilą tutaj pani zechciała powiedzieć, we wrześniu 2020 roku zawiązaliśmy stowarzyszenie Kocham po Lesie, by móc skuteczniej bronić ludzi i przyrody naszego regionu. Wśród członków założycieli jest Maciek Mroczek, który też tutaj jest dzisiaj z nami obecny, oraz Urszula Zielińska, która jest obecnie szefową Partii Zielonych, czyli mamy swojego człowieka w Sejmie. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna historia. Ja to domyślam się też, że w ramach Koalicji Obywatelskiej ta Partia Zielonych jest w Sejmie, tak? Wie Pan co, szczerze mówiąc chyba tak. Ja nie zajmuję się polityką, na co dzień jestem rolnikiem, rolniczką, uprawiam ziemię, hoduję kozy, więc jestem dosyć daleko od polityki, ale blisko tego, co leży mi na sercu. Dlaczego Pani tak ładnie wygląda? Dziękuję, to bardzo miłe, dziękuję serdecznie. Także nie wiem jak Państwo dzisiaj, ale ja jak rano się obudziłam, taka myśl mi przyszła do głowy, bo kompletnie nie wiedziałam tak naprawdę, co mam tu Wam powiedzieć, dlatego że tematów jest tak dużo i problemów, z którymi my mieszkańcy na co dzień spotykamy się tutaj, a głównie właśnie historia, która spadła na nas kilka lat temu, czyli jakaś w ogóle dramatyczna groźba tego, że kolejne kopalnie zostaną zbudowane. Obudziłam się z taką myślą, kurczę, dlaczego ja właściwie kocham to Polesie, tak? Dlaczego to jest takie miejsce, w którym chcę żyć, w którym chcę spędzić dalszą część mojego życia. I wyszłam, była godzina chyba 6 rano, wyszłam przed dom i usłyszałam żurawie, które na mojej łące już są. Usłyszałam dzięcioły, które tłuką niemiłosiernie w drzewa w moim parku, okalającym dom i sobie pomyślałam, że właśnie tak, właśnie dlatego, żeby takie osoby jak ja, które po wielu latach pracy w mieście, w tym takim zgiełku, huku, gdzie jak się budziłam rano, słyszałam tylko i wyłącznie ryk karetek pogotowia, przejeżdżających autobusów, dom trząsł się od przejeżdżającego metra,
Ludzie wracający w nocy z imprez rozbijali pod domem butelki, krzyczeli, śpiewali. Niektóre piosenki były całkiem ładne, nie powiem, ale nie wszystkie. Natomiast rzeczywiście to, czego chcę dzisiaj, to czego chciałabym dla siebie, dla moich bliskich, dla moich dzieci, być może dla moich wnuków, to jest czyste powietrze, to jest absolutny spokój, to jest możliwość jedzenia zdrowych warzyw i owoców, to jest możliwość chodzenia po trawie, która jest zroszona poranną rosą, to jest możliwość, nie wiem, zrywania stokrotek, wdychania powietrza bagiennego i oglądania 250 gatunków ptaków, które tutaj na Polesiu mamy. Możliwość, nie wiem, codziennie jedzenia latem oczywiście, no bo zimą możemy tylko suche rzeczy, susz zbierany wcześniej z łąk i pól, ale jedzenia latem świeżych ziół, popijania zdrowych herbatek i naprawdę cieszenia się tym, co nam daje przyroda dookoła. To, co wszyscy podkreślali we wcześniejszych wystąpieniach, to jest konieczność działania mieszkańców. To jest to, że my mieszkańcy, jeżeli my nie zgłosimy do władz naszych, nie wiem, potrzeb, naszych wątpliwości, naszych pretensji, to będziemy zawsze ignorowani. Będzie się nas traktowało jak, no, po prostu ludzie są, ale im to nie przeszkadza, w związku z tym my i tak będziemy robili to, co chcemy. W związku z tym władze gmin słuchają bardziej głosu inwestorów, którzy przychodzą i szepcą im do ucha jak takie złe chochliki. A my tu przyjdziemy, zapłacimy wam dużo pieniędzy, stworzymy wspaniałe miejsca pracy i będziecie mieli jak w raju. Ja się pytam, ile miejsc pracy jest w stanie stworzyć kopalnia? Czy ktoś z państwa wie, ile osób zatrudnia spółka Bogdanka? Kilkaset, na pewno nie wiem. Tak. Kilka tysięcy. Co najmniej kilkaset, jak przychodzę. Tam są trzy. Tak, tam są, zdaje się, tam są różne firmy. Są, nie wiem, jest spółka Bogdanka, jest coś tam jeszcze. Nie chcę w to wchodzić, ale z tego, co pamiętam, jest to około 3 tysięcy osób. Nie, chyba nie więcej. Nie wiem, nie będziemy się, to nie chodzi o gminę, tylko chodzi o całą spółkę. Ile ten pracodawca daje ilu osobom ten pracodawca daje zatrudnienie. I teraz tak, jeżeli popatrzymy, że są to osoby, które utrzymują rodziny lokalnie, to na pewno nie wszyscy, bo duża część z nich dojeżdża z innych miejsc, dojeżdża z innych regionów Polski, mieszkają tutaj czasowo, zajmują się, nie wiem, różnymi innymi formami zarobkowania, dookoła też działalności górniczej. A podatki? Podatki, pytanie jest, gdzie one spływają i co gminy z tym robią, prawda? Bo to, ale to już jakby nie jest nasza sprawa. Natomiast ja chciałabym zapytać, co my mieszkańcy i jak my mieszkańcy moglibyśmy spowodować, żeby nasze zarobki i zatrudnienie dla mieszkańców było znacznie większe. Prawda? Bo nie każdy może pracować w górnictwie, nie każdy jest zdolny pójść do pracy, jak to się mówi, na kopalni albo gdziekolwiek indziej. Ja na przykład nie. I moim zdaniem stworzenie w rosnącej potrzebie i rozwijającej się bardzo w ostatnim czasie turystyki w takich regionach właśnie jak Polesie, stworzenie na przykład gospodarstw agroturystycznych, zwiększenie bazy noclegowej, zwiększenie miejsc, w których turysta przyjedzie i może cokolwiek zjeść, nie wiem, uprawiać różnego rodzaju sporty, bądź też zjeść fantastyczne, świeże owoce i warzywa z ogrodu od pani Marysi, to jest właśnie to, co możemy zrobić. I to jest coś, co nam poprawi byt naszych rodzin, nie na jedno pokolenie, kiedy górnik pracuje, przestaje pracować i właściwie na tym się to wszystko kończy, tylko na cały szereg pokoleń. Jest to coś, co nie niszczy środowiska, tylko raczej mu będzie pomagać. Coś, co wspiera też ludzi z miasta, którzy naprawdę potrzebują dzisiaj jak nigdy wcześniej tego, żeby móc przyjechać w zielone. Którzy potrzebują przyjechać do lasu, dotknąć drzewa, położyć się na trawie, bo ich świat,
ich świat dzisiaj nie pozwala na to, żeby oni odetchnęli, żeby byli w miejscu, gdzie jest cicho, żeby byli w miejscu, gdzie jest ciemno i żeby byli w miejscu, gdzie mogą rano wyjść i posłuchać, jak krzyczą żurawie. Chciałabym Państwu pokazać taką tabelkę, taki wykres udostępniony mi przez Poleski Park Narodowy. To jest wykres pokazujący, jak na przestrzeni lat wzrosła liczba turystów odwiedzających Poleski Park Narodowy. I jak sami Państwo zobaczycie, w 2000, to chyba jeszcze niżej musimy zjechać, bo tutaj nie mamy lat. OK. Ucięło? O kurczę, ale to mniej więcej ta linia to jest 2014 rok, z tego co pamiętam. Natomiast te ostatnie punkty to jest rok 2021 i to jest rok 2020. Te cyfry są mało widoczne, ja wiem, ale tutaj w 2021 roku mamy 87 tysięcy turystów indywidualnych i prawie 130 tysięcy w ogóle osób odwiedzających Park Narodowy, znaczy Poleski Park Narodowy. Dlaczego o tym mówię? O, słuchajcie, czas mi się skończył, wiecie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w 2014 roku mamy tutaj taką skromną liczbę, około 8 tysięcy turystów. I wtedy na stronach webowych Poleskiego Parku Narodowego oraz gmin Urszulin, Sosnowica, Chańsk wisiały informacje dokładnie takie same odnośnie miejsc noclegowych, jakie wiszą dzisiaj. To znaczy na stronie Sosnowicy jest, nie wiem, 7 gospodarstw agroturystycznych, Urszulina jest może w tej chwili 20, czy było około tam 10, może jest trochę więcej, jest około 20. I to właściwie się nie zmienia. Co to znaczy? To znaczy, że my sami nie chcemy zobaczyć potencjału, jaki jest na terenach, na których mieszkamy. Nie widzimy tego potencjału w Parku Narodowym, nie widzimy potencjału w przyrodzie i nie widzimy też tego potencjału w historii tego regionu. W ogóle o nim nie mówimy, w ogóle tego nie podkreślamy. Nie, ani my sami, ani gminy nie wspierają nas w tym. Nie ma żadnej skonsolidowanej aktywności takiej w celu, nie wiem, propagowania Polesia. Nie ma żadnego pomysłu na to, żeby zachęcać ludzi do przyjazdów na to Polesie, ale też z drugiej strony zadam pytanie, a po co mają ci ludzie przyjechać tutaj, jak oni mogą przyjechać rano, wyjechać wieczorem, bo nie mają gdzie spać i nie mają gdzie zjeść, tak? I to jest zadanie dla nas, tak? Jeżeli my chcemy przeciwstawić się ekonomicznie propozycjom wielkich, czyli inwestorów, którzy nam proponują tutaj cudowne ziemię obiecaną i pracę w kopalniach, to zaproponujmy coś innego i powiedzmy, słuchajcie, ale my możemy się mieć świetnie, robiąc zupełnie coś innego dla dobra ludzi, którzy przyjeżdżają nie tylko z Polski, bo zobaczcie, 250 gatunków ptaków, tutaj przyrodnicy mogą powiedzieć pewnie więcej. Znalazłam takie informacje, 250 gatunków ptaków. Czy wiecie, co to znaczy dla tak zwanych birdwatcherów z całego świata? Czyli tych ludzi, którzy przyjeżdżają, jeżdżą po całym świecie po to, żeby obserwować tylko i wyłącznie ptaki. Jeżeli dołożymy do tego chronione i unikalne gatunki płazów, gadów i roślin chronionych, to mamy naprawdę przeogromne bogactwo. Nauczmy się, jak z tego czerpać korzyści. Namawiajmy nasze władze lokalne, żeby wspierały nas w takim właśnie działaniu i w takich możliwościach, żebyśmy my mogli też z tego tytułu odnosić korzyści. Chciałam tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć. Wyczytałam w takim dosyć interesującym opracowaniu ekonomicznym, ekonomii, akurat badań prowadzonych nad ekonomią parków narodowych w Niemczech, gdzie mówi się o tym, że obszary chronione, a w szczególności parki narodowe, mogą przez turystykę dostarczać naprawdę ważnych regionalnych impulsów ekonomicznych dla nierozwiniętych terenów wiejskich.
I to, co wszyscy mówią, że my jesteśmy właśnie bardzo nisko rozwiniętymi terenami wiejskimi, to jest naszym atutem. I ja to tak rozumiem. Trzymajmy to tak, żeby właśnie żaden wielki przemysł nam się tu nie rozwijał. To, że jesteśmy nisko rozwiniętym terenem, to jest naprawdę nasze absolutne bogactwo i nasz największy skarb, który powinniśmy za wszelką cenę chronić. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo i od razu zapytamy, czy Państwo mają pytania do tej prezentacji, do tego wystąpienia. Proszę bardzo. Grzegorz Głębiowski. Otóż no, ja z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tego wszystkiego, co Pani mówiła, ale na przykład jak przekonać chociażby władzę? Na przykład taki marszałek Stawiarski właśnie mówi, że Lubelszczyzna jest na ostatnim miejscu w rozwoju gospodarczym, że trzeba właśnie likwidować te zapóźnienia cywilizacyjne, że to nie jest tak dobrze, że Lubelszczyzna stoi tylko na tylko właśnie rolnictwem, tylko właśnie tą działalnością, nie ma agroturystyczną, że my jesteśmy tam słabo uprzemysłowieni. No i właśnie przede wszystkim należałoby umieć przedstawić tak zwane koronne argumenty dla chociażby dla władz województwa, dla sejmiku wojewódzkiego. No i chciałbym właśnie usłyszeć, jak te argumenty można przedstawić, bo też często też właśnie mówi się, że Lubelszczyzna jest tym regionem biednym, a tutaj no wyjątek stanowią takie gminy typu na przykład Puchaczów, gdzie właśnie są te duże dochody z rolnictwa, duże dochody właśnie nie z rolnictwa, tylko właśnie z kopalni, że najbogatsze gminy właśnie w Polsce to mają właśnie te dochody z przemysłu. No i jak właśnie przekonać, że jednak bez właśnie degradacji się środowiska, bez właśnie forsownej industrializacji gminy mogą też osiągnąć wysokie dochody, bo też mówi się o tym, że trzeba wspierać odchodzenie z rolnictwa. Ja też jestem z całym sercem za Panią, bo wiem, że energetyka węglowa jest już czymś przestarzałym, że należy od tego odchodzić, ale no niestety zarówno nasz rząd, nasz prezydent, jak i władze lokalne myślą inaczej. Dziękuję. Postaram się na to odpowiedzieć na tyle, na ile ja, znaczy tak jakbym ja widziała rozwiązanie tego problemu. To znaczy, jeżeli istnieją na przykład badania naukowe dotyczące ekonomii niemieckich parków narodowych i miejsc pracy, które dzięki rozwojowi turystyki w parkach narodowych na tamtym terenie są prowadzone, to na pewno można byłoby tego rodzaju badania przeprowadzić w Polsce, ale to jest być może jakiś temat, który można byłoby wrzucić, nie wiem, uczelniom, które tego rodzaju badania przeprowadzają. To samo dotyczy ekonomii rolnictwa ekologicznego, które w tej chwili jest bardzo pożądane. Ja nie wiem, czy słyszeliście Państwo być może taką informację, że jedne z największych koncernów produkujących żywność poszukują w tej chwili na czystych terenach miejsc, gdzie mogliby produkować zdrową, ekologiczną żywność i wprowadzać ją do obrotu na całym świecie. Także to już nie jest jakby skala malutkich, domowych, przydomowych gospodarstw, chociaż to też jest bardzo cenne, ale to już jest tak zwana duża ekonomia. Tylko no, te badania i te jakby, być może, nie wiem, Krzysztof, czy pan ekonomista, o którym wspominałeś, będzie występował jeszcze, być może on będzie miał więcej do powiedzenia na ten temat i będzie mógł przedstawić jakieś konkretne żelazne dane. Ja tego nie powiem, ale my też nie możemy oczekiwać tego, że przyniesiemy dochód nie wiadomo jaki, dlatego że zagęszczenie ludności na naszych terenach jest niewielkie. To też jest powód do tego, że spółki węglowe czy też inwestorzy wykorzystują to, bo wiedzą, że mała grupa ludzi nie jest w stanie się przeciwstawić takim działaniom. Co innego na przykład miasta na Śląsku, gdzie rzeczywiście tam mamy kilkutysięczne miasta, które mówią nie, my nie chcemy tutaj kopalni, tak? Co będzie, jak my występujemy w ilości tam, nie wiem, 100 osób nawet i mówimy, że my nie chcemy kopalni. Oni mówią, no nie, no to 100 rolników to w ogóle, to się w ogóle nie liczy, tak? Nie wiem, czy odpowiedziałam na Pana pytanie, ale... No to wiedziałam się ciekawych rzeczy na Śląsku, nawet, że potrafią aktywnie i skutecznie występować przeciwko. Potrafią, Pani Elżbieto, tak się do Pani zwrócę. Nie jestem tutejszy i wcale coś trzeba zrobić, żeby te piękne tereny rozpropagować w innych częściach Polski. Naprawdę.
Ja tu jako emeryt, mimo że jestem krakowianinem z dziada, pradziada, chciałem być tu na emeryturze i jestem. Na pytanie moich znajomych, co ty tam widzisz, no nie potrafiłem odpowiedzieć. Powiedziałem, przyjedźcie. I po 3 latach przyjechały do mnie 2 grupy. Na przyszły rok się zapowiadają na czerwiec, bo chcą przyjechać w większej ilości. Tak im się tu podobało, a oni nic o tych terenach nie wiedzieli. Proszę pana, mam gości z Lublina i z Chełma, którzy przyjeżdżają do nas, do Poleskiego Parku Narodowego, i mam przyjemność gościć ich u siebie w domu. I oni mówią, słuchaj, my jesteśmy tu pierwszy raz. My nie wiedzieliśmy o istnieniu Poleskiego Parku Narodowego. Znaczy ja wiem, oczywiście możecie się państwo śmiać, z jednej strony świadczy to o świadomości osób i o tym, jak idzie na przykład edukacja w szkołach i informacja o tym, gdzie i jak w Polsce położone są parki narodowe. Ale rzeczywiście tak jest, że nawet Lublinianie, nie mówiąc już o warszawiakach, zresztą daleko szukać, powiem państwu szczerze, że ja, mieszkanka Warszawy od dziada, pradziada, dopóki nie zamieszkałam na Polesiu, i nie miałam z nim takich bliskich kontaktów, a stało się to 25 lat temu, dla mnie przestrzeń pomiędzy Lublinem a Włodawą to była czarna dziura. To był tylko i wyłącznie komunikat o godzinie 12 o stanie wody na Wiśle czy na Bugu we Włodawie. Przybyło 4, ubyło 8. I to było to, tak? Także zróbmy coś, pan mnie pyta, co zrobić. No nie wiem, no nie jestem Krajowym Biurem Turystyki ani nikim takim, ale myślę, że jeżeli wspólnie będziemy chcieli ten region wypromować i wypropagować, propagować Polesie w jakikolwiek sposób, to na pewno znajdziemy na to metodę i też znajdziemy środki. Po to między innymi powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Kocham Polesie. Także jesteśmy do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Z racji na czas, ostatnie króciutkie pytanie, jeśli jeszcze jest, to zapraszam. W każdym razie bardzo interesujące to dla mnie przynajmniej było. Dziękuję. No właśnie chciałam powiedzieć, że tak jak tutaj pani Ela powiedziała, ja też tego terenu, wychowałam się tutaj, mieszkałam do 14 roku życia i prawdę mówiąc nie znałam tego Polesia tak jak teraz poznałam, ponieważ wyjechałam. I 4 lata temu wróciliśmy tutaj, wyremontowaliśmy taki stary dom po dziadkach i zrobiliśmy tam agroturystykę. No w tej chwili coraz więcej osób przyjeżdża i coraz więcej osób docenia to Polesie, ponieważ ktoś, kto tutaj przyjedzie raz, naprawdę wraca. I wszyscy mówią, że to są tereny nieodkryte jeszcze. Są zachwyceni tym, że Polesie jest niezadeptane jeszcze przez turystów. I to jest taki atut tego też miejsca. Dlatego mówię, dbajmy o to i starajmy się to jak najbardziej rozreklamować. No my staramy się. Za wyjątkiem Jeziora Białego, które już jest zadeptywane. Proszę państwa, powiem wam jeszcze tylko taką ciekawostkę, że w zeszłym roku w Poleskim Parku Narodowym mieliśmy więcej turystów niż Biebrza. Ale mamy gorszą infrastrukturę turystyczną, mamy mniej miejsc noclegowych, więc to jest jakby pole do popisu też dla gmin, dla przedstawicieli urzędów, po to, żeby zachęcać ludzi do tworzenia, każdy rolnik może stworzyć u siebie miejsce noclegowe, tak? To nie jest prawem zakazane, to jest nawet dozwolone. Więc myślę, że tutaj tak jak jesteśmy, wiem, że kilkoro z państwa też prowadzi agroturystykę i możecie zachęcać swoich sąsiadów i powiem wam szczerze, że im nas więcej jest, tym lepiej, dlatego że jeżeli dajemy turystom możliwość wyboru miejsca, bo przyjeżdżają bardzo różni turyści, dajmy im jakby szerokie spektrum, jeden pojedzie tu, drugi tam, jednemu się spodoba to, drugiemu coś innego, im nas więcej, tych turystów będzie więcej i dla wszystkich będzie to korzyść, a my się upierajmy przy tym, że chcemy zachować to w stanie naturalnym, dzikim i nieuporządkowanym, tak żeby bagna nam co roku kwitły,
A nie wiem, ptaki śpiewały. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Aby się dowiedzieć więcej o tym, co robi stowarzyszenie, zapraszamy na stronę kochampolesie.pl i na stronę Facebooku, kocham Polesie. Tak, dziękuję.